Dziś mam dla Was kolejny przepis z cyklu Pokochaj tofu. Jest to przepis na tofu w sosie słodko-kwaśnym. Jeśli uwielbiacie przepisy na takie azjatyckie dania, to pewnie nieraz jedliście tofu w sosie słodko-kwaśnym. Zazwyczaj w takich tradycyjnych miejscach, które przyrządzają to danie, jest to głęboko smażone tofu i również ten sos nie jest zbytnio dietetyczny ani za bardzo zdrowy. Pływa tam ogólnie tona tłuszczu, którego można się bardzo łatwo pozbyć. Takie dania są na serio bardzo ciężkostrawne i ja jako sportowiec nie wyobrażam sobie, żeby na przykład po takim obiedzie pójść pobiegać. Ale dzisiaj pokażę Wam super pomysł na to, jak troszeczkę uzdrowić ten przepis na tofu w sosie słodko-kwaśnym. Jeśli nie lubicie tofu, to jest to super okazja, żeby je polubić. A jeśli znacie kogoś, kto po prostu hejtuje tofu, no to jeśli podacie mu tak przyrządzone danie, gwarantuję, że je polubi. Wiem, że jest to dość odważne stwierdzenie, aczkolwiek ten przepis jest po prostu świetny. Wcześniej robiłam już tofu w sosie barbecue i jeśli Wam ono zasmakowało, to ten przepis również przypadnie Wam do gustu. Więc czas kupić tofu, czas się z nim polubić, ponieważ jest to świetne źródło białka i naprawdę nie taki diabeł straszny. Okej, więc chodźcie do mojej kuchni i pokażę Wam, jak zrobić to pyszne tofu. Na początku do średniego garnuszka wrzucamy jedną posiekaną dużą cebulę, 4 ząbki czosnku oraz jedną łyżkę oliwy. Wszystko podsmażamy, aż się po prostu zeszkli, będzie cebulka lekko taka zbrązowiona. Następnie dodajemy połowę łyżeczki suszonego imbiru i dolewamy wodę. Następnie należy również dodać ocet ryżowy, wędzoną paprykę, dodajemy również chili oraz syrop klonowy. Potem dodajemy przecier pomidorowy, sos sojowy i dodajemy skrobię ziemniaczaną. Wszystko dokładnie mieszamy i jeśli chodzi o tą skrobię ziemniaczaną, tutaj na filmiku widzicie, że ja dodaję ją stosunkowo późno. No i tutaj wtedy troszeczkę ryzykowałam grudkami, nie wiem dlaczego tak rozrobiłam, małpi rozum miałam tego dnia, aczkolwiek ja polecam Wam dodać tą mąkę ziemniaczaną wraz z zimną wodą, którą wlewacie do cebuli. I tak też właśnie to opiszę na moim blogu. Następnie przygotowujemy tofu. Jeśli śledzicie mnie od jakiegoś czasu, to wiecie, że przestawiłam się kompletnie na tofu marki Solida Food. Nie jest to film sponsorowany jakkolwiek, ale bardzo chciałabym Wam pokazać to tofu, ponieważ ma idealny skład. Jest tam tylko soja i woda. Ja używam do tego przepisu akurat tofu z dodatkiem chili oraz tofu wędzone. Więc na tą porcję sosu 2 kostki tofu zdecydowanie wystarczą. Co również ważne dla mnie, to tofu z Solida Food jest ekologiczne i naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Więc ja kroję je na dość sporą kosteczkę. Następnie przekładam do miski, wlewam jedną łyżkę oliwy i dokładnie mieszam. Następnie wykładam na papier do pieczenia lub tak jak w moim przypadku silikonową matę i piekę w temperaturze około 180 stopni do momentu, gdy Wasze tofu zrobi się ładne, takie zarumienione. Potrwa to około 15 minut. W tym samym czasie pamiętajcie, by cały czas mieszać Wasz sos. Ten sos zacznie gęstnieć, no i gdy minie 15 minut podgotowywania tego sosu, tofu powinno również być takie przypieczone i wrzucamy to tofu do sosu. Mieszamy całość i praktycznie nasze tofu w sosie słodko-kwaśnym jest gotowe. Tutaj ja podpiekam to tofu, żeby ono troszeczkę było twardsze z wierzchu, ponieważ jeśli dodamy takie prosto z opakowania tofu, może się ono troszeczkę rozlecieć w naszym sosie, a poza tym może ono puścić wodę, no i troszeczkę ten sos będzie rozrzedzony. Więc mi zależało na tym, żeby to tofu nie oddawało już swojej wody, dlatego postanowiłam troszeczkę podpiec, no i wtedy są takie fajne kawałki, które pod wpływem ciepłego sosu po prostu się nie rozpadają, więc polecam Wam zrobić dokładnie tak samo.
Jeśli chodzi o podanie tego cudownego dania, ja lubię je podawać z ugotowaną komosą ryżową. Możecie również podać to na ryżu lub z dodatkiem makaronu, dowolnego makaronu. Wydaje mi się, że makaron ryżowy będzie właśnie w takim fajnym stylu azjatyckim. Naprawdę dodatki są dowolne. Polecam również dodać do tego jakieś warzywa, na przykład gotowane brokuły lub jakąś inną ulubioną Waszą mieszankę. Ja dzisiaj po prostu postanowiłam pokazać Wam pomysł na to tofu. Jeśli chodzi o dodatki, to jest to w Waszej gestii i możecie naprawdę zaszaleć. Jeśli chcecie więcej przepisów z tofu, to wiecie, łapka w górę, subskrypcja i dajcie znać w komentarzu. No i powiem Wam, że to by było na tyle. Nie wiem, co więcej mam powiedzieć, ponieważ jest to po prostu cudowny przepis, który musicie koniecznie przetestować. Okej, więc to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że przepis się Wam spodobał. Jeśli wypróbujecie, to oczywiście tak jak zwykle zróbcie fotki Waszego tofu i wstawcie je proszę pod przepisem w komentarzach na moim blogu. Czekam na Wasze zdjęcia. Jak dobrze wiecie, jest to rzecz, która mnie niesamowicie cieszy i po prostu powoduje, że mam bardzo duży uśmiech na mojej twarzy. Zapraszam, tak jak zwykle, do zakupu mojej książki Wegańskie Słodycze, jeśli macie ochotę na coś słodkiego. I widzimy się następnym razem w następnym filmie smacznego tofu. Kliknijcie na ten dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia. I widzimy się następnym razem. Smacznego, pa, pa!